Dzień dobry, nazywam się Maciej Gulczyński. Znajdujemy się w miejscowości Młynek w gminie Sampolno. Znajdujemy się w szkółce roślin ozdobnych, którą prowadzę razem z rodzicami i bratem. Dzisiaj będziemy wykonywać oprysk na rośliny opryskiwaczem Notos, który został w tym roku przez naszą firmę zakupiony. I chciałem się podzielić z Państwem, jak ta maszyna sprawuje się w naszym gospodarstwie. Wykonaliśmy oprysk jednoczem Notos na plantacji tusz maragdowych oraz drzew alejowych. Na filmie powinno być doskonale widać, jaki zasięg ma to urządzenie i w jaki sposób został oprysk podany. Też w jaki sposób, jakie są możliwości sterowania ramieniem, żeby ten oprysk podawać w te miejsca, gdzie rzeczywiście chcemy go podać. Dzisiaj pogoda, mieliśmy delikatny wiatr, także delikatnie tą kroplę znosiło. Pryska się zazwyczaj w troszeczkę innych warunkach, aczkolwiek chcieliśmy Państwu to po prostu pokazać. Tym urządzeniem sterujemy całą głowicą, która nam podaje oprysk. Możemy ją obracać, wysuwać i zmieniać jej kąt. Kolejnym urządzeniem, to urządzenie otwiera nam, uruchamia nam pompę i uruchamia nam podawanie środka. Mamy to podzielone na dwie sekcje, czyli sekcję, którą mamy tutaj, którą dozujemy tymi klapkami, a druga sekcja to jest ta duża dysza, która wydmuchuje dosyć daleko płyn. Kolejnym urządzeniem, które mamy, jest manometr, który nam pokazuje ciśnienie robocze. I ciśnienie robocze możemy też sterować z poziomu kabiny tym urządzeniem. To jest kolumna, która podaje nam środki. Mamy tutaj część, która nam zasysa powietrze i wtłacza do tej rury. Tu mamy klapeczki, z którymi możemy ustawiać sobie kąt podawania środka, czy chcemy podać te przy roślinach blisko. Wszystko zależy od tego, co pryskamy. Ta kolumna, ona jest podnoszona do góry. Możemy całą tą kolumnę też zmienić kąt ustawienia jej i możemy ją okręcić na lewo i prawo, co też poprawia nasze możliwości, jeśli chodzi o pryskanie. Czasami gdzieś nie możemy wjechać już maszyną, za to możemy ten środek, ustawiając sobie kolumnę, też podać. Dzięki temu jest to dokładniejsze.